Ja mam pytanie przede wszystkim do Tomka Drwala. Tomek, to jest twoja druga walka w Polsce w tej chwili, po powrocie. Czy zamierzasz tutaj w Polsce budować swoją karierę? Myślę, że tak, że jak najbardziej ten rynek polskiego MMA idzie w coraz lepszym kierunku i dlaczego nie? Mamy tutaj 40 milionów ludzi, także myślę, że na pewno znajdzie się odpowiednia liczba fanów, żeby ten sport po prostu cały czas szedł do przodu. Także myślę, że moje miejsce jest tutaj, urodziłem się tutaj i chyba tutaj zostanę. Jasne, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja bardzo poproszę dwie dziewczyny tutaj do nas, hostessy. Zapraszam. I będzie to sprawniej przebiegało. Podawanie mikrofonu. Dzień dobry, witam wszystkich. Paweł Sowicki, fightsport.pl. Mam pytanie do Tomka Drwala. Powiedziałeś, że chciałbyś zaistnieć na polskiej scenie MMA i nasuwa się od razu pytanie, dlaczego nie chcesz walczyć z najlepszymi, gdzie w KSW mam Mehmeta Khalidova chociażby? No ja tego nie powiedziałem, że nie chcę walczyć, po prostu nigdy nie padła taka propozycja. To wszystko, cała mediacja odbywa się przez media. Nikt do mnie nigdy osobiście ani nie napisał, nie zadzwonił, nie skontaktował się ze mną, nie zaproponował spotkania, także to wszystko jest taka troszkę głupia pyskówka za pomocą dziennikarzy i tyle. No, po prostu to świadczy o profesjonalizmie. Więc jesteś gotowy w każdej chwili stanąć do walki z Mehmetem? Nawet jutro. Dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. Pytanie do pana Darka Kolewy, Grzegorz Trykowski, Boxing News. Panie Darku, czy to jest jednorazowa gala, czy też rośnie nowa konkurencja dla KSW? Na razie jednorazowa gala, która ma się odbyć 5 listopada. Po 5 listopada stwierdzimy, co robimy dalej. Jest to bardzo duże przedsięwzięcie. Bardzo poważnie do tego się przygotowujemy, cały zespół. Chcemy zaistnieć na rynku MMA w Polsce i wszelkie starania, które są tutaj wykonywane, właśnie w tym kierunku podążamy. Także życzymy sobie, aby to nie skończyło się na pierwszej gali i ostatniej. Dzień dobry, ja mam pytanie do Tomasza Drwala. Tomek, jakoś ponad rok temu mocno śmieszyłeś polskich fanów MMA, którzy przesyłali sobie link do twojego Facebooka, na którym napisałeś, że na KSW zmierzy się facet bez nerki z facetem bez jaj. Mocno krytykowałeś też tego typu pojedynki i gale, na których odbywają się właśnie tego typu starcia. I chciałem się zapytać ciebie, czy zmieniłeś poglądy? Jeśli tak, to co to spowodowało? Nie zmieniłem poglądu, po prostu jeżeli ma się to odbywać, na zasadzie pozyskujemy fanów na przyciąganie nowych fanów na zasadzie takich walk i propagowanie samej nazwy, no to widocznie jeżeli nie ma innej drogi, ja nie organizuję tej gali, także ja nie mam wpływu na to, kto będzie walczył i tak dalej, po prostu moje warunki zostają spełnione i walczę, no tyle. Jeżeli to, co zostało umieszczone na Facebooku, po prostu niektóre rzeczy trzeba brać na pół śmiesznie, no i tyle. No. Jest to po prostu wycinek z domu motywatorów i no było to śmieszne i koniec, no. Coś tu więcej dodać, no tak jest jak jest, no. Czasami trzeba po prostu walczyć tak, jak ktoś po prostu daje warunki i możliwości. No. Ja mam pytanie do Damiana Grabowskiego. Damian, witamy w długiej przerwie w walkach w Polsce, w ogóle w walkach. Powiedz, czy w tej chwili, powiedzmy, priorytetem będzie dla ciebie powrót za ocean na przykład? Czy będziesz starał się stoczyć jednak ten pojedynek z Michałem Kitą, który jest medialnie dla fanów bardzo ciekawy i na który na pewno czekają? Przede wszystkim priorytetem jest stoczenie walki, bo miałem roczną przerwę i z tego, jak się dzisiaj dowiedziałem, walczę z Brazylijczykiem, a nie z Michałem, dlatego priorytetem jest zwycięstwo nad moim oponentem, najbliższym. A jeżeli chodzi o kolejną walkę,
to no mówię, sprawa jest otwarta. Co się odwlecze, to nie uciecze, ja jestem tego zdania i jeżeli fani sobie tego życzą, jeżeli organizatorzy będą tego chcieli, warunki zostaną spełnione, no to jak najbardziej, to nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Michał, czy jesteś za tym, żeby stoczyć ten pojedynek, czy to będzie gala MMA, tak, czy jakiś inny organizator, bo już kilku organizatorów składało wam takie propozycje, z tego co słyszałem. To już nie jest pytanie do mnie, ja powiedziałem kilka razy w wywiadach, co myślę na ten temat. Ja jestem tak jak Tomek powiedział, na takie pytanie przed chwilą odpowiedział, ja tak samo jestem gotowy, żeby nawet dziś i jutro do tej walki. Ale tak jak mówię, skupiam się na 5 listopada na Edzie Sanchezie. Mocny zawodnik, doświadczony, walczył w UFC, w Bellatorze, w Ciągu. A co będzie później, to już nie jest tak zależne do końca ode mnie. Ja tego chcę, widzę teraz podział, że też chcę. Fani tego chcą, także myślę, że to jest to, z tego żyjemy, to robimy, to jest nasza praca. Jeżeli tego chcecie, to będziecie to mieć. Tak, wracając do twojego pytania, nie została mi złożona propozycja przez żadną organizację odnośnie walki z Michałem, także troszeczkę tutaj chyba niedoinformowanie z twojej strony, ponieważ były wypowiedzi Michała, ale tak jak mówię, to była nagonka prasy i samego oponenta, ale żadna organizacja nie wysunęła propozycji walki rewanżowej. Także nawet nie miałem z kim rozmawiać. Wiadomo, mogłem się odnieść do słów, ale co z tego, jak propozycja nie została złożona przez poważną organizację. No, ciężko wam będzie chyba stoczyć tą walkę bez prasy. To tak na marginesie. Ja mam pytanie jeszcze do Macieja Górskiego. Maciej, no twój powrót niespodziewany dość na arenę, bo wcześniej zapowiadałeś, że jednak kończysz karierę. Co spowodowało to, że jednak wracasz? To może jakby wrócimy do chwilę do dnia 19 marca. Ja zakończyłem karierę w MMA z bardzo konkretnych powodów, czyli warunków, jakie są stawiane polskim zawodnikom. Akurat w tej konkretnej federacji, z którą ja byłem związany, wiem, że z wielu innych jest lepiej, gorzej. Nie oceniam, bo nie wiem, różne padały po 19 marca propozycje, jeśli chodzi o mnie. Ja wyznaczyłem sobie pewien pułap po wielu latach inwestowania w sport, w siebie, w promocję, wydarzenia, jakim było KSW, bo oczywiście Federacja KSW wypromowała Macieja Górskiego, ale Maciej Górski nie leżał na Bahamach i pił drinki, tylko ciężko trenował po to, żeby dawać dobre walki. Więc to nie jest tak, że to jest tylko zasługa Federacji KSW. Ja się bardzo cieszę z tego, że miałem okazję tyle lat tam występować. Po zakończeniu kariery, z konkretnych powodów, o których Państwo wiecie, ponieważ bardzo, bardzo mocno się nad tym media rozwodziły, przyszedł pan Dariusz Cholewa, pojawił się, złożył konkretną propozycję. I tutaj zaznaczę tylko, że to nie jest tylko i wyłącznie propozycja dotycząca gratyfikacji finansowej, tylko bardzo konkretnych zapisów w kontrakcie, bardzo konkretnej umowy i podejścia do zawodników. I negocjacje trwały mniej więcej 7 do 15 minut, więc myślę, że warto było się z człowiekiem spotkać, porozmawiać i dlatego się zgodziłem. Ja nigdy nie ukrywałem, że być może jeszcze wrócę do MMA. Padła taka wypowiedź nawet medialna, że zostawiam sobie 1% na to, że być może kiedyś pojawi się ktoś, kto zaproponuje warunki, na które ja się zgodzę. I nie oceniam tego, czy dla kogoś to są lepsze, gorsze. Ja postawiłem takie, jakie postawiłem i już. Niko Puchaka, nie śnił ci się po nocach? Chciałbyś stoczyć z nim jeszcze rewanżowy pojedynek? Ja myślę, że po pierwsze Niko Puchaga to jest klasowy i topowy zawodnik europejski i zasłużenie walkę zwyciężył, ponieważ i to też może powiem medialnie w mojej ocenie do momentu, kiedy walka została przerwana, Niko Puchaga walkę wygrywał, więc i tak by ją wygrał. Natomiast co do zakończenia, to już nie zostawmy ten temat. Natomiast może kiedyś w przyszłości będzie możliwość jakiegoś rewanżu.
Wydaje mi się, że nie na gali MMA Atak, ponieważ z tego co mi wiadomo, Niko Puchaka ma pewnego rodzaju kłopoty z wjazdem do naszego kraju. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja mam pytanie. Tomek mi zabrał pierwsze pytanie. Macieju, powiedz w takim razie, wiemy dlaczego wróciłeś, to powiedz teraz, jak się przygotowujesz i z kim się przygotowujesz, kto będzie w twoim narożniku. Tutaj trzeba powiedzieć, że nastąpiły pewnego rodzaju zmiany. Ja długo po marcu, jakby po 19 marca nie pojawiałem się na salach treningowych, musiałem trochę odpocząć. Niemniej jednak coś tam trenowałem, przepłynąłem ze dwie długości basenu, czy chwilę pobiegałem. Natomiast wróciłem do trenowania mniej więcej od miesiąca, trochę dłużej, tak trochę więcej trenuję. Jeżeli chodzi o stójkę, została mi zaproponowana współpraca, może nie stójkę, jeżeli chodzi o uderzanie, została mi zaproponowana współpraca trenera Jarka Rogali, który jest wychowawcą utalentowanego polskiego zawodnika Marka Piotrowskiego i muszę powiedzieć, że profesura najwyższej klasy. Nieustannie od lat, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju prowadzenie, nie tylko zapaśnicze, ale i szczere, przyjacielskie podejście i doradzanie w metodach treningowych. Michał Ciepły Stanisławski, tutaj również uważam, że po prostu ja nie spotkałem jeszcze, przynajmniej na warszawskim podwórku, człowieka, który wie więcej o zapasach. Jeżeli chodzi o same techniki parterowe, też podjąłem współpracę z tak naprawdę z trenerem, który obecnie jest instruktorem w klubie Copacabana Fight Club i tam też jest głównie moja baza treningowa, można tak powiedzieć, czyli dwa kluby, klub Ricard na Woli i Copacabana Fight Club, Piotr Ashton, naprawdę myślę, że to wystarczy. Zobaczymy jak to zaowocuje. Mam nadzieję, że będę miał też okazję posparować w różnych innych miejscach i klubach i po prostu przygotować się porządnie do walki. Ja mam pytanie do Dariusza Cholewy. Czy znana jest osoba, która będzie sędzią ringowym i osoby sędziów punktowych na gale? Maciej Globus. Ale jako ringowy czy punktowy? To jest sędzia główny. Jeżeli chodzi o sędziów punktowych, to będzie sędzia Grzegorz Jakubowski, Jocz, Robert Jocz, Schneider, Janusz Schneider i Tobyski, przepraszam, Grzegorz Skipniewski. Dziękuję. Skład sędziowski. Skoro sędzia został wywołany do tablicy, to może poprosilibyśmy o przybliżenie w kilku słowach zasad, jakie będą panowały w trakcie walki na gali. Zasady są dosyć proste, bardzo czytelne. Myślę, że będą zamieszczone tutaj na stronie MMA, tak? Także każdy będzie mógł sobie tymi przepisami się zaznajomić. Na pewno chcąc uniknąć jakichkolwiek kontuzji, nie będzie uderzeń łokciami, nie będzie uderzeń kopania w głowę, kiedy zawodnik jest podparty co najmniej trzema punktami na macie. Tutaj największą ciekawostką nikt nie wspomniał, ani żaden z dziennikarzy się nie zapytał. Jest to pierwsza gala MMA, pierwsza poważna gala MMA tutaj w Polsce, która nie boi się wystawić swoich zawodników w klatce. W klatce, która jest tak bardzo piętnowana właśnie przez dziennikarzy, najczęściej niedoinformowanych, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo zawodników odbywających starcie właśnie w ringu w klatce. Chciałbym tutaj powiedzieć, że no, zawodnicy, że tak jak odbywa się to w konkurencyjnej gali, tej najbardziej znanej w Polsce, wszystkie walki odbywają się w ringu i nie jeden fan widział, jak to bardzo przeszkadza, kiedy zawodnicy wypadają z aliny, kiedy trzeba ich przesuwać. Jest to niemalże uwłaczające troszeczkę dla zawodników. Zmienia też obraz walki. Tutaj nie ma takiej możliwości, zawodnicy mogą oprzeć się o klatkę, wykorzystywać techniki, na które klatka za plecami pozwala, oczywiście jej nie można chwytać. Także pełne bezpieczeństwo, nikt nie wypadnie poza ring. Zobaczymy jedynie jak walka w Formule K1 będzie wyglądała, kiedy tych lin dookoła jednak nie będzie.